10 nowych elektrycznych autobusów na potrzeby miejskiej komunikacji, a prócz nich budowa 19-stanowiskowego garażu z fotowoltaiką oraz magazynem energii dla tych pojazdów, nowy system dystrybucji biletów, internetowy system planowania podróży suwalskimi MPK-ami, 47-arowy park przy Podchorskiego, budowa ciągów pieszo-rowerowych przy utracie na odcinku od Łąkowej do Waryńskiego i na Pułaskiego w części od Armii Krajowej do obwodnicy miasta. Ten projekt został tak dobrze przygotowany przez ekipę, która na co dzień pisze projekty w Urzędzie Miejskim pod kierownictwem Marcina Bonisławskiego, że ten projekt został oceniony najwyżej wśród wszystkich projektów, które były rozpatrywane w ramach tego konkursu. Najwięcej uzyskaliśmy punktów. To jest projekt o olbrzymiej wartości. Miasto Suwałki dofinansowania bezpośrednio na jeden projekt aż takiego nigdy nie uzyskało. Zdobyte środki pozwolą również sfinansować budowę 5 zatok autobusowych, wykonanie 6 zielonych przystanków, zakup wiatr przystankowych, budowę aktywnego przejścia na ulicy Pułaskiego oraz doświetlenia 10 innych przejść na terenie miasta. Koło dworca PKS stanie zasilana fotowoltaicznie wiata typu Smart, stanowiąca centrum przesiadkowe. Wydatki zostaną pokryte z 51-milionowej dotacji i 9 milionów złotych pochodzących z budżetu miasta. Projekt będzie prowadzony aż do grudnia 2026 roku. Obawy wynikające z czasami srogich suwalskich zim nie są, zdaniem zastępcy prezydenta, uzasadnione. W specyfikacji technicznej dotyczącej naszych autobusów pod kątem długości linii komunikacyjnych w mieście pojemność baterii została tak zamówiona i tak mamy ofertę złożoną, że biorąc pod uwagę specyfikę linii, przerwy w ciągu dnia, nie powinno być żadnych problemów z obsługą tych linii. Autobus po prostu będzie miał taki zapas energii, żeby obsłużyć linię komunikacyjną z alternatywną, awaryjną możliwością doładowania się w ciągu dnia, jeżeli będzie taka potrzeba. Generalnie zakładamy, że ładowanie nocą i powinien akumulator wystarczyć na obsługę linii. Wydatki na miejską komunikację będą wyższe, bo już sam zakup pojazdów to olbrzymi koszt. Gdyby podejść do tego biznesowo, to trzeba byłoby znacznie podnieść cenę biletu. Jest to bardzo drogi środek transportu publicznego. Obserwujemy, co się dzieje. Widzicie Państwo, że te samochody, te autobusy elektryczne przy jakichś większych temperaturach ujemnych nie do końca zdają egzamin. Myślę, że autobusy elektryczne to jest taki środek transportu przejściowy. Myślę, że docelowo pewnie będą te autobusy poruszały się na wodór, a nie na baterie. W oparciu o źródło energii elektrycznej. Ale dzisiaj oczywiście cała Europa idzie w autobusy elektryczne. Gdybyśmy policzyli amortyzację, tak jak się normalnie liczy, 10% stopa amortyzacji, to przy wydatku 33 milionów, to 3 300 tysięcy trzeba byłoby wrzucić w koszty naszej spółki i proszę policzyć, o ile by wzrósł bilet. To gdzieś tam 20-30% cena biletu powinna wzrosnąć. A i tak do komunikacji miejskiej w tym roku dopłacamy 13 milionów złotych, natomiast przychody ze sprzedaży biletów to gdzieś tam rzędu 2,5-3 miliona złotych. Nie? Także tutaj ten uzysk z biletów jest minimalny, a to jest decyzja, która została podjęta świadomie. Można więc wysnuć wniosek, że podwyżki opłat za bilety raczej nie będzie.